Wszystko bardzo gramy. No i oczywiście kierownikiem reprezentacji Polski pan Henryk Włodarczyk. Będzie dzisiaj pan Trevor Cryer z Australii. I tak jak powiedziałem wcześniej, kierownikiem drużyny Holandii jest Henk Krom. Z numerem pierwszym pojedzie Jon Cody's. Z numerem drugim Sonia Cody's. Z numerem trzecim Martin Aikema. Z numerem czwartym Donald Reiche. Z numerem piątym Johan Cody's. Jest to, proszę Państwa, oczywiście ojciec Sony. Drużynę Wielkiej Brytanii, oczywiście kierownikiem drużyny jest Dave Blinston. Z numerem szóstym pojedzie Steve Harris. Z numerem siódmym Lee Petet. Z numerem ósmym Dennis Salomon. Z numerem dziewiątym Jason Pratt. I z dziesiątką Andrzej Kroll. No i oczywiście nasz kierownik pan Henryk Włodarczyk. Z jedenastką Karol Włodarczyk. Dwunastka to Łukasz Kaczmarek. Trzynastka Konrad Kurpisz. Czternastką Dominik Rycharski. I piętnastka Tomek Szwajorek. I oczywiście, proszę Państwa, która już została
stała się właściwie hymnem sportu speedrowerowego. Dziękujemy wszystkim ekipom i myślę, że brawami jeszcze nagrodzimy wszystkich zawodników. Andrzej Kross. A to różne po... Proszę Państwa, sędzia prosi o ciszę. Quiet, please. Zdecydowanie zawodnicy Wielkiej Brytanii odstawili Holendrów. Zawodnik numer 9, proszę Państwa, to bardzo ciekawe. Jest to Jason Pratt, jest to aktualny mistrz świata w speedrowerze. Zawodnik, który w tej chwili znajduje się na pozycji drugiej, Jason Pratt. Prowadzenie objął jak na razie Dave Salomon. Zanim właśnie Jason Pratt, aktualny mistrz świata. I to właśnie z ósemką zawodnik Dave Harris i Lee Bettet. Natomiast na torach drugim i czwartym Konrad Korpisz i Dominik Recharski. A do wygrania jest ten rower właśnie, który tu stoi przed Państwem i wiele innych bardzo cennych i ciekawych nagród. Natomiast na torach drugim i czwartym Steve Harris i Lee Bettet.
Cody. Your understart is ordered. Dość mocno odstawił pozostały zawodnik Uri Bedet, za nim Steve Harris, dopiero później jest jeden koło Jan Cody, za nim Sonia, siostra. Jak na razie nie ma żadnych przetasowań, jadą w takiej właśnie kolejności. I Lee Petter, 4 punkty, Steve Harris, 3. Dave Salomon, 3 punkty Karol Wodarczyk, 2 punkty Jason Pratt. No i cóż z naszym Łukaszem Kaczmarkiem? Już służby medyczne wkraczają na tor. Myślę, że nic poważnego tam się nie stało. Pani, to jest do mety! No i oczywiście brawa, podnieść się na tym, że... decyzja sędziego, proszę Państwa, dla Łukasza Kaczmarka nie ma punktu, zatem 0 punktów dla Łukasza Kaczmarka. Dominik! W tej chwili Dominik wyszedł na prowadzenie, za nim Konrad i za nim zawodnicy z Holandii. Pięknie! I do końca! Już, proszę Państwa, zdaje się, że odpuścili sobie pokonanie się za ten Dominik. 4 punkty, Konrad 3, Martin Eike ma 2. Steady. Your understart is ordered. I fantastycznie wysortowany Bisy. Tutaj Johan goni i za nim jego córka Sonia. Pewnie chcę pokazać córce, że on jeszcze wiele potrafi. A jak widzimy, potrafi wiele. Sytuacja Anglików jak na razie nie jest zagrożona.
i kończą już czwarte okrążenie z 7 i 4 punkty. Jeszcze nie wygrali za zawodników do 8 biegu. I w biegu 8 na torach 1 i 3 pojadą Red Team, natomiast z drużyny polskiej Konrad Korpisz i Tomasz Fajorek. Sędzia prosi o ciszę w momencie startu. Quiet, please. Proszę Państwa, niesamowity start mają za Steven Harrison. Zanim są odkryty, to trzecie okrążenie. I Steve Harris przyjeżdża z 4 punktami, zanim Szwajorek 3 punkty, Kurtis 2 punkty i Jason Pratt i 1 punkt. Dużą prędkość mają, troszkę odstała od nich Sonia i 4 punkty dla Karola Wodarczyka, 3 dla Łukasza Koszmarka i 3 dla Jona Kołdisa i 1 punkt dla Soni. Bardzo prosimy o chwilę ciszy. Quiet, please. Dobrze! Proszę Państwa, oczywiście mistrz świata prowadzi naturalnie z numerem 9, Jason Pratt. Jakżeby to miało być inaczej, zanim oczywiście z Dave Salomon i dopiero daleko za nimi Holendrzy. No i tak jak się należało spodziewać, 4 punkty przewoził Jason Pratt, 3 punkty Dave Salomon, 2 punkty Martin Eichema. Zero down.
Berry. You are under starter's orders. Yes, yes, yes. Ostatni raz wygrajcie bitwę. Andrzej Kroc objął prowadzenie, za nim Steve Harris, Karol Wodarczyk i Łukasz Kaczmarek. Kurde! I pewnie nas już nie zmieni. Marii zdaje się, że Andrzej Kroc 4 punkty, Steve Harris 3, Karol Wodarczyk 2. Proszę Państwa, prosimy oczywiście o ciszę. Sędzia sygnalizuje, że bardzo proszę o ciszę. Przed nami jest 13 wiek, na torach pierwszym. I niezagrożeni zawodnicy z Wielkiej Brytanii kończą już z siódemką. 4 punkty jest to... 4-3. I wtedy 2 punkty Donald Trajfer i 1 punkt Johan Kowis. Dzięki. I Jason Pratt przywoził 4 punkty, Dominik Kucharski 3, Kanada 2 i Dave Salomon 1 punkt. Kowis oraz Johan Kowis, natomiast na torach pierwszego przerwy, chwilę ciszy. Quiet please.
Zbliżają się do trzeciego, końca trzeciego okrążenia. Łukasz Kaczmarek prowadzi, za nim Tomasz Majorek, w dalszej kolejności Sonia Kołdys i za nią jej ojciec Johan Kołdys. I w tej niezmienionej kolejności przyjeżdżają na metę. 4 punkty Łukasz Kaczmarek, 3 punkty Tomasz Majorek, 2 punkty Sonia Kołdys i 1 punkt ojciec. Johan kieruje 110 miejsc noclegowych w komfortowo wyposażonych pokojach. Na miejscu restauracja, sklep i kantor walutowy. Pływa. Sędzia znów bardzo prosi o chwilę ciszy. Quiet please. Powtórka. Zawodnik holenderski upadł na pierwszym łuku, mimo to sędzia nie przerwał tego biegu. Zatem kontynuują. Prowadzi Lipy Ted, za nim Steve Harris. I dalej z numerem trzecim Martin Eichema z Holandii. I w tej kolejności przyjeżdżają 4 punkty Lipy, ten 3 punkty. Bardzo prosimy o chwileczkę ciszy. Numerem 8 jako pierwszy i z 4 punktami przyjechał Dave Salomon. Rycharski 1 punkt i Szpajorek 2 punkty. Wykonywanie dokumentów, projektowanie i wydruk reklam, skanowanie oraz obróbka skanów, przepisywanie tekstów, PON 45, 45, 50. Uszanowimy tutaj decyzję sędziego. No i troszeczkę zagapił się zawodnik holenderski, ale sędzia nie przerwał biegu, jadę dalej. To właśnie Jan Kołdys, numer pierwszy, troszeczkę tutaj się zagapił. W tej chwili Konor Kulczyk prowadzi, za nim Karol. I dalej z numerem czwartym Donald Reich z Holandii. No i bardzo, bardzo stojący Jan Kołdys. Myślę, że nie będzie tu już niespodzianek w tym biegu. Karol Budowski 4 punkty, Kulczyk 3, Donald Reich 2 i Jan Kołdys 1 punkt. Nie będę, jeszcze przed nami dzisiaj czwór mecz.
który zapowiada się bardzo ciekawie. Będzie to czwór mecz między drużynami Australii, Polski, Anglii i Holandii. Mamy co prawda trochę spóźnienia. Przywartym z Wielkiej Brytanii Steve Harris i Dave Solomon. I znów bardzo Państwa w imieniu sędziego proszę o ciszę. Proszę Państwa, sędzia znów bardzo prosi o ciszę. No i kolejny niesamowity start zawodników z Wielkiej Brytanii. To jest oczywiście z dziewiątką Jason Pratt mistrz świata, jego wcześniej mówiłem za nim Steve Harris, Johan Koldis i z numerem trzecim Martin Aikema. Dość mocno odstawili Anglicy i spokojnie przyjeżdżają sobie po swoje 7 punktów. 4 punkty Jason Pratt, 3 punkty Steve Harris, 2 punkty Martin Aikema i 1 punkt Johan Koldis. Siadaj, zjedz. Znaczy sobie, że już, to znaczy na pewno, to już jest przesądzone, kiedy jednak jeszcze 2 biegi można się odbyć. Proszę Państwa, i znów bardzo proszę o chwilę ciszy. Już po raz przedostatni, bo jest to przedostatni 20 bieg. W tej chwili prowadzi Dave Solomon, za nim Andrzej Cross. Choć tutaj jeszcze próbuje się wcisnąć Szwajorek. Zamyka tutaj... Dobrze! Numer 8, a jest to Dave Solomon, przewozi 4 punkty, za nim... Przepiastwo wielobranżowe Romos, oddział Rawicz, ulica Kamińskiego 19, telefon 45 40 96. Michał, weź im numery. I znów po raz ostatni teraz bardzo proszę o chwilę ciszy w momencie startu. Thank you.
Brytyjczyka. 3 punkty Martin Ekeman. 2 punkty uzyskał w tym biegu Jan Kowicz i 1 punkt. Celną punktację dla tych z Państwa, którzy nie mają programów. I w finale Open którą nowych mistrzów Europy. Drugim wicemistrzem Europy w kategorii Open została drużyna Holandii. Kategoria Open została drużyna Polski. No i oczywiście mistrzem Europy w kategorii Open została reprezentacja Wielkiej Brytanii, oczywiście z zarobkiem 92 punktów. Za chwilę, proszę Państwa, puchary będzie. Słuchaj, drużyny teraz wejdą normalnie tak. Nowych mistrzostw Europy w kategorii Open reprezentacja Holandii z dorobkiem 43 punktów. Wprowadza zawodników kierownik drużyny pan Henk Krom. Za nim Jan Kodis, Sonia Kodis, Martin Aikema, Donald Reiche i Johan Kodis. Puchary wręcza zastępca burmistrza miasta i gminy Rawicza, pan Tadeusz Pawłowski. I pierwszy wicemistrz Europy w kategorii Open, reprezentacja Polski. Kierownik drużyny pan Henryk Włodarczyk. Ten zaszczytny tytuł zdobyli dla nas dzisiaj, proszę Państwa, Karol Włodarczyk, Łukasz Kaczmarek, Konrad Korpisz, Dominik Rycharski i Tomek Szpajorek. Proszę Państwa, Polska drugim wicemistrzem, przepraszam, pierwszym wicemistrzem Europy w kategorii Open. Ja bardzo przepraszam Państwa drużyny Dave Plinston. A o tytuł mistrza Europy, drużynowego mistrza Europy w kategorii Open walczyli Steve Harris, Lee Petter, Dave Salomon, Jason Pratt i Andrzej Cross. Proszę Państwa, dzisiejsze zawody sędziował pan Trevor Cryer z Australii. Proszę Państwa, prezes Andrzej Włodarczyk w tej chwili dokona, pan Pawłowski Tadeusz, zastępca burmistrza, dokona wręczenia pucharu dla drużyny angielskiej. Mistrz Europy w kategorii Open, mistrz Europy 96, reprezentacja Wielkiej Brytanii. I zgodnie z tradycją minuta dla fotoreporterów. W tej chwili, proszę Państwa, wjedzie na obiekt Melekt i tym Melektem zwycięska drużyna dokona rundy honorowej, a w kategorii Open. W tej chwili jeszcze chwila dla fotoreporterów. Dobra, za ten sympatyczny gest drużyny Wielkiej Brytanii. Jest to bardzo miłe. I teraz jeszcze oczywiście tradycyjne zdjęcie rodzinne.
bardzo dziękujemy za tak wspaniałe wokół naszego toru. Jadą zwycięzcy i jedzie mistrz Europy w kategorii Open 96 na Ocirowskim Meleksie, a za nimi pozostali mistrzowie pierwsi i drodzy mistrzowie Europy. Thank you.